Leży na kotku. Przyłapałam cię. Przyłapałam. Leżysz na prezencie od naszej Wicki. I co, fajny prezent, nie? Wygodny? Wygodny. No powiedz, że wygodny. Tak. No, nie wstydź się. Jesteś praktycznie identyczny jak ten kotek, który tu leży, także możesz. No może troszeczkę jesteś jaśniejszy, ale to nic. Upyszczek masz tak samo słodki. No. Także widzicie, do kogo należy dywanik, prawda? A ten dywanik to jest taki kotek. Dla tych, którzy nie widzieli. O, tutaj jakiś paproszek jest. No. To jest taki słodziak, kotek. Śliczny. No. Bardzo ładnie tu wygląda. Miałam pokazać wam, jaki Rudy jest słodki, jak on tak sobie leży. O. On się tak położył i sobie tak czeka. Taki film ma, widzicie? On przy drzwiach czatuje, bo chce wyjść. Ale jak leży, nie? Zobacz. Tak. I sobie patrzy do góry nogami, ogląda wszystko, jak to wygląda. No. A zupełnie inna perspektywa jest, jak się patrzy do góry nogami. No bo on tak lubi może. Ja też lubię patrzeć sobie czasami tak. A zobaczcie, jak ma łapki. Tak? Jak zajączek. O tobie mowa. Tak. Ja też tak lubię sobie patrzeć. Cześć i czołem! Myszka was wita, kłania się w pas i Artur życzę was wita. Wam dobrego dnia na wstępie. Zjedliście śniadanie, wszystko u was dobrze? Jak się macie? Jak zdrowie? Jakie plany na dzisiaj? Nie zapomnijcie o niczym. No. Żebyście, wiecie, jak macie po rodzinę jakąś przyjechać gdzieś tam lub rodzina po was, do rodziny zadzwońcie, żeby też nie zapomnieli. Ogólnie dzisiaj nie zapomnijcie. Dzień jest taki bardzo ważny. Ja też. I dzisiaj... wszystko jedzie na jednym oddechu. Ja dzisiaj też, słuchajcie, nie chciałem się wbijać tam. Korki, dużo ludzi na cmentarz. Szok. Nie chciałem się wbijać, wolałem pojechać bokiem. Troszeczkę się wbiliśmy tam gdzie indziej. Też taki mały korek, ale to ze względu na to, iż jest po prostu rozbudowa. Artur nie może oddechu złapać, ale da radę. Jest rozbudowa poboczy. No i co? Poboczy. Dokładnie pobocza rozbudowa. No, powiem wam, że zamiast już pasy. Jedziemy, wiecie ile? 40 minut jedziemy, a przejechaliśmy bardzo mało drogi, już powinniśmy być prawie na miejscu. Jedziemy do rodziców. Sorry za mój głos, ale... Zamiast pasy rozbudowywać ilość pasów, to pobocza rozbudowują. No, oni pobocza rozbudowują. Dzisiaj w ogóle nawigacja nam wybrała najmniej zakorkowaną trasę. Powiem wam, że jeszcze chyba nigdy nie jechaliśmy tą trasą. Ale to dobrze, wiecie, mieć taką nawigację, dlatego że... No w samym Gdańsku staliśmy, słuchajcie, prawie 20 minut w korku. No
to jest w ogóle jakaś porażka. No ale taki dzień po prostu. Wszyscy po prostu jadą na cmentarze i w każdym mieście tak naprawdę jest cmentarz i wszędzie są korki, więc taki czas po prostu. No my troszeczkę może za późno wyjechaliśmy, ale... Dlaczego za późno? Normalnie wyjechaliśmy, zjedliśmy tylko śniadanie, nakarmiliśmy koty. No i tyle, i spakowaliśmy wszystko do auta, to co jeszcze było do spakowania? No i jedziemy do myszki, do cioci. Na cmentarz do moich dziadków z jednej i z drugiej strony, do cioci jednej, do cioci drugiej. No, mamy wszystko ze sobą, kwiatki, znicze, wkłady. Mamy też wiaderko z wodą, bo tam latem były szorowane pomniki, ale chcemy troszeczkę przemyć, jak będzie taka potrzeba, a jeśli nie, to tylko obmieść. No, także najpierw... tam liści nie ma. Nie, na szczęście u mnie tam liści nie ma, ponieważ na szczęście zostały wszystkie, znaczy duża większość wycięta z cmentarza, także nie ma tego problemu. Ewentualnie jak będzie, bo tam w jednym miejscu jest troszeczkę chwastów, to tam trzeba wyhakrować chwasty, ale zabierzemy mamę, najpierw podjedziemy do domu po mamę, tata nie, no bo tata nie, tata jeszcze nie może. Tata jest zbyt jeszcze słaby, on nie może tyle czasu stać na nogach, więc tata będzie w domu, a my pojedziemy, wszystko porobimy i wrócimy wtedy na obiadek. Posiedzimy, pogadamy. No. O starych karabinach. O starych karabinach i tak dalej, i tak dalej. A ja wam powiem jeszcze dzisiaj tak. Pierwsza rzecz. Jesteśmy aktualnie po wysłuchaniu audycji, w której policjanci zwracali się o zachowanie szczególnego bezpieczeństwa na drogach ze względu na bardzo zintensyfikowaną i wzmożoną i wszechobecną akcję Znicz, która ma na celu wyeliminowanie i zabezpieczenie wszystkich podróżujących w tym ważnym dla nas czasie poprzedzającym święto zmarłych, no, i święto i też. Dzień zadusznych. Tak. No i w związku z tym ja już wcześniej miałem u siebie taki film zamieszczony na kanale, ale z racji tego, że tutaj jeszcze tego nie mówiłem, a naszych widzów, waszych, twoich też, kochanie, bardziej, tak, jest o wiele więcej. Być może ta akcja, aby ujrzy jakieś tam większe światło dzienne, być może ogląda nas ktoś, kto ma coś do powiedzenia, w sensie do napisania, a później do przedłożenia komuś tam, kto będzie to mógł później wprowadzić w życie, ale rzecz dotyczy, o mój Boże, co to, pogrzeb. Pogrzeb. O rany. No niestety, ktoś nie dożył wszystkich świętych, jutro będzie miał swoje pierwsze święto. Dokładnie, ale numer, co? Niezły gips. I teraz zwracam się do was, może macie możliwość, a być może ogląda nas też jakiś youtuber, który będzie miał możliwość, żeby to dalej popchnąć. A rzecz dotyczy dokładnie zestawów głośnomówiących w autach. Ludzie bardzo często rozmawiają przez telefony, co po prostu wiecie, co jak wpływa, nie? Tu jedzie, tu gada, tu patrzy i no bardzo policja, dużo kolizji jest. Policja sama mówi, ostrzega, że dużo wypadków jest przez telefony. Do czego ja piję? Piję do tego, żeby w autach były zamontowane, a są zamontowane w dużej mierze, coraz więcej ludzi ma te auta takie wypasione, to są auta, które mają naprawdę, słuchajcie, bogate wyposażenie, żeby po prostu nie rozmawiali przez telefon, jedzie i gada, tylko żeby po prostu miał zestaw głośnomówiący, żeby miał to wszystko sparowane, ale najważniejsza rzecz to jest taka, żeby podczas kontroli na stacji diagnostycznej diagnosta sprawdzał, czy dany telefon jest, czy dany samochód jest sparowany z telefonem, czy podróżujący tym umie to sparować. I to jest bardzo ważne, słuchajcie, żeby to gdzieś znalazło jakiś taki oddźwięk, być może więcej ludzkich istnień by znalazło po prostu swoje dalsze by nie środki. Ginęło może po prostu. Nie ginęliby tak, no i ja sam
miałem taki przypadek, że tam kobieta gadała przez telefon i mało brakowało, by mnie buchnęła. A pamiętasz, jak ta jedna na czerwonym przyjechała i tylko dlatego, dokładnie, że ja zauważyłam, dokładnie, dokładnie, to nie było bum, bo tak by było bum, by nas zwalnęła, bo tak, zagapiła tak, się. Tak jechała. No. Tak. Zagapiła się i nie widziała, że czerwona jest. Dlatego zwracam się do osób, które mają jakiś wpływ i możliwość, do osób, które mogą coś gdzieś powiedzieć, napisać, żeby to było po prostu obligatoryjne sprawdzanie przez diagnostę. Inaczej nie ma przeglądu śluz na razie. Żegnam. No. A znicze tam tłuką się z tyłu, no niestety, widzicie, takie warunki, a nie inne. No, także pokażemy Wam trochę naszej tutaj dziwnej trasy. Ludzie pracują, remontują, na drogi są robione, drzewa sadzone. Normalnie szok, co się dzieje. No, także lecimy my dalej. My zestaw głośno mówiący mamy zamontowany. Mamy, od dawna. Także można gadać, nawijać. Od dawna, dawna. Także, no, a to jest dla Waszego bezpieczeństwa. Moim zdaniem wystarczy tylko chcieć po prostu. Moim zdaniem. I tyle. Sparować to wszystko, no kurwa, możemy żyć dłużej, no dlaczego by nie? No, albo inni mogą. Poczekaj, żyć. Ty, opracowałem właśnie hasło dla Ministerstwa Komunikacji. Możemy żyć dłużej, czemu dlaczego? By nie? Czemu by nie? No. A czemu by tak? Ja. Dobra, lecimy dalej. Znocham. Wróciliśmy od rodziców, jest godzina 17:30, jakieś 20 minut temu, czy 15 wróciliśmy. Koty jedzą właśnie, pewnie będzie słychać chrupanie. Wczoraj jeszcze wieczorem bardzo późno robiłam tą wątróbkę w pomidorach i troszeczkę dosłownie dla nas zostało, bo chciałam dla rodziców zrobić, dlatego że ostatnio jak przywiozłam, to im bardzo smakowało. Co prawda tata tak nie za bardzo może wątróbki, ale ostatnio posmakował trochę od mamy, no i stwierdził, że bardzo mu smakuje, więc jeszcze wczoraj tą wątróbkę, którą kupiliśmy w Auchan, zrobiłam. To już były bardzo późne godziny, późno wieczorne, wczesnonocne, nie wiem jak to nazwać. Także to zrobiłam. Ugotowałam jeszcze mięsko dla czarnego i zaraz będę to kroiła i porcjowała i wrzucała do zamrażalnika, także jeszcze troszeczkę pracy mam. Następnie, no już dzisiaj nic nie sprzątam, nic nie robię, w sumie praktycznie no cały dzień nas nie było, ale tak mi dzisiaj coś strzyknęło w kręgosłupie. Przed wyjazdem oczywiście, ale no na szczęście mama mi dała tabletkę taką, którą sama bierze na kręgosłup i no i jakoś na cmentarzu nawet było znośnie, wytrzymałam. No ładnie wszystko zrobiliśmy, trochę było, bo jednak trzy pomniki mieliśmy do sprzątnięcia, do, wiecie, do zagrabienia i tak dalej, do zrobienia wszystkich tam rzeczy, wiecie, wiązanki, jakieś kwiatki do wazonów i tak dalej, ale wszystko ładnie wyszło. No tata z nami nie pojechał, ale zrobiłam zdjęcie i wszystko tacie w domu pokazałam, także też mu się bardzo podobało, no i fajnie. I no, i się tak po prostu objadłam. Jeszcze przywieźliśmy ze sobą, tylko w aucie zostało, ale zaraz przyniosę. Takie wafelki kupiliśmy i jeszcze mama miała z tatą też wafelki. O matko, mówię Wam, były schabowy i ziemniaczki, pire, wiecie, z koperkiem i taka surówka pyszna, świeża i ogórek taki pyszny. Się tak objadłam, Artur też się tak objadł,
że szok. No ale czasami trzeba, wiecie, u rodziców to się jakoś tak nie da nie jeść, nie wiem, no. Tam jakoś tak wszystko smakuje, że to jest w ogóle jakiś ewenement, ale to chyba nie tylko ja tak myślę, no ogólnie zawsze u rodziców tak jest, że... Jeszcze dobrze, że mama nie zrobiła rosołu, bo jeszcze jakbym zjadła rosół, to chyba już bym w ogóle pękła, nie wiem, co bym zrobiła. Ale fajnie, jest już zrobione, jeszcze przed świętem wszystkich świętych, przed świętem zmarłych, także fajnie. Rudy, co ty chcesz? Ojeju, Rudy chce iść na dwór. Mówi, wypuść mnie, wypuść. Rudy. Rudy. Wypuść. No zaraz go wypuszczę. Rudy taki jest, że on długo w domu nie posiedzi właśnie. Z zupełnym przeciwieństwem czarnego. Czarny to w ogóle dla niego tylko kołdra i jedzenie i on niczego więcej nie potrzebuje do szczęścia. No słuchajcie, w ogóle są takie korki, że naprawdę, to jest naprawdę, tak jak policja mówiła, jakiś pan z policji w telewizji się wypowiadał, że natężenie ruchu i wypadków i w ogóle ilość złapanych kierowców po alkoholu i wszystkiego jest więcej niż w święta Bożego Narodzenia. Tak. Właśnie w Dzień Zaduszny i w Dzień Wszystkich Zmarłych to właśnie jest więcej wypadków, więcej osób, które straciły życie w wypadkach, więcej poszkodowanych, rannych, więcej policji musi być niż w święta Bożego Narodzenia. No, to jest naprawdę dziwne, ale coś takiego wtedy się dzieje z ludźmi, że podobno statystyki w tamtym roku były straszne, przerażające. No i tak co roku mają nadzieję, że to się zmieni, ale no sami byliśmy po drodze świadkiem takich dwóch sytuacji, że wiecie co, naprawdę nie wiem o czym ludzie myślą, jadąc samochodem, nie wiem za bardzo, czy mają wyobraźnię, czy totalnie im brak, nie wiem, czy to każdy myśli, że jest niezniszczalny, że nie wiem, przecież to jest sekunda, naprawdę, no już. Ktoś jedzie autem, pisze SMS-a, gada przez telefon, czyta SMS-a, cokolwiek. No i naprawdę dużo nie trzeba do nieszczęścia. Naprawdę to są setne sekundy i jest za późno. I o tym się trąbi, i o tym się tyle mówi. I to nadal jest wszystko mało. Ja tego nie rozumiem, że każdemu się wydaje, że wszystkim wokół się coś może stać, że każdy wokół może mieć wypadek. Ale nie on, no nie on, no nie, no bo on co on jest? To jest jakiś specjalnie chroniony czy co? A najgorsze jest to, że przez takie osoby, które są nieodpowiedzialne na drodze, które się zachowują lekkomyślnie na drodze, giną inne niewinne osoby, które są nienaganne w kierowaniu autem. To jest właśnie najgorsze i najbardziej niesprawiedliwe w tym wszystkim, dlatego moim zdaniem jakąś w miarę możliwości powinno się to eliminować. I jakie by kary nie były nałożone na tych kierowców, to i tak to będzie się działo. I tak, zobaczcie, za jazdę po pijaku. No, ile można dać kary, tak? I ile? I tak to będzie się działo, bo już było tak powiedziane, że nie, że teraz to już się wszyscy ogarną. Nieprawda! Tacy zawsze się znajdą, co po kielichu wsiadają do auta. Zawsze. Zawsze. Albo na mega kacu. Zawsze tak będzie. I choćby nie wiem, jakie kary nałożyli, to i tak ludzie będą to robić i tak. No i co teraz wyprawiasz? No, także no naprawdę... Strach, ja czasami Arturowi mówię, że gdzieś tam
jedziemy, coś się wydarza, wiecie, i ja mówię, i widzisz, i ty mi się dziwisz, że ja się po prostu boję, bo po prostu ludzie jeżdżą jak wariaci, normalnie wariaci, nieodpowiedzialni, jakby nie zdawali sobie sprawy z tego, że życie jest tak kruche, a już nawet, wiecie, pal licho, jak oni są nienormalni, to niech jadą jak nienormalni, ale żeby nie narażali życia i zdrowia innych osób, innych kierujących, innych pasażerów, pieszych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No to jest jakiś temat po prostu rzeka i to chyba się nigdy nie skończy i pomimo tego, że jest o tym trąbione naprawdę strasznie mocno w internecie, w telewizji i tak to nic nie da. Dobra, słuchajcie, nie, ja uciekam, bo muszę iść go wypuścić, no chodź. Chodź, bo jesteś upierdliwym kotkiem. Już idę cię wypuścić, no. No już. No powiedz, dzień dobry i dobry wieczór. No dobrze, także kończę, słuchajcie. Trzymajcie się ciepło. Wszystkiego dobrego. Jeździjcie bezpiecznie. Dbajcie o siebie. Tak, dbajcie o siebie. Do jutra, pa, pa.